Yeah.
podróży. Na kraj świata, tam gdzie leży cicha wieś. Zepsesz pewnie tuzin butów dobrych chwil, a twój płaszcz niejeden pewnie zmoczy deszcz. Poczuć zechcesz, jak z ogniska pachnie dym. Szczęściarz będziesz robił to, co tylko chcesz. Czasem zajrzyj do nas, czasem napisz jakiś list, czasem się staruszką pokaż, pozwól sobą chwilę być. Siądź, opowiedz, co widziałeś i dziewczynę przedstaw nam. Robisz w życiu to, co chciałeś, szczęścia niewielu takich znam. Tuzin pociech, dom z ogrodem, jakiś staw. Albo pracę weźmiesz w firmie na godziny. Będziesz chodził steczką dumny niczym paw. Może będziesz łowił ryby w oceanie, lub też jakąś grubą rybą będziesz sam. Będą ci się kłaniać pas na dobre panie, lub w Liberii będziesz sterczeć u ich bram. Ale czasem zajrzyj do nas, czasem napisz jakiś list, czasem się staruszką pokaż, pozwól sobą chwilę być. Siądź, opowiedz, co widziałeś i dziewczynę przedstaw nam. Robić w życiu to, co chciałeś, szczęścia z niewielu takich znam. Zabiera swoje rzeczy. Szafa
zostawię. Nie zostawię nic. I wiadomo, że on teraz zacznie pić. W drugą stronę też to działa. I podobny jest mechanizm. On innego pragnie ciała, a ona kocha go bez granic. Ale znowu było wyszucie. No bo jak tu z takim żyć? I wiadomo, ona teraz zacznie tyć. A nasza miłość, tak jak w tej piosence, czasem chwyci tak za gardło, że obojgu pęka serce. A nasza miłość nie patrzy sobie w oczy i bywają takie dni, że do oczu sobie skoczy jak zwierz. Chyba też tak, że historia inną drogą się potoczy. Trzymać się za ręce, nieustannie patrzeć w oczy. Zamieszkają w wielkim domu, taki małomiejski kicz. Ale chociaż on przestanie dla niej pić. Co dzień kupi świeże kwiaty, do kolacji stare świece. Ona w drzwiach powita w sukni, a nie w starej, brudnej kiecce. Mają dwoje mądrych dzieci. Uczą je, jak pięknie żyć. I wiadomo, ona też przestała tyć. A nasza miłość, tak jak w tej piosence, czasem chwyci tak za gardło, że oboje mu pęka serce. Często patrzy sobie w oczy, choć bywają takie dni, że do oczu sobie skoczy jak wiesz. Zamieszkują w wielkim mieście i pracują w korporacjach. Spotkać siebie coś nie mogą, widzą się jedynie w święta. No bo wtedy ich firma jest zamknięta.